Tak. Kasia jest współorganizatorką wrocławskich WordUpów. Ma też na koncie organizację dwóch poprzednich WordCampów. Teraz przyjechała cała zrelaksowana, bo wreszcie nie musi tego organizować. Jest wypoczęta, szczęśliwa i poopowiada Wam o swoich przygodach z klientami. To będzie na pewno zapewne dla Was bardzo pouczające, ponieważ pewnie część z Was ma bardzo duży kontakt jako deweloperzy z klientami. Często też macie taki support de facto darmowy. Kasiu, proszę. Dobry, nazywam się Kasia Świderska i moje obecne stanowisko to jest, że jestem miła dla klientów na forum supportowym WPMDF. I to jestem miła to jest taka dosyć, to jest takie kluczowe zdanie. Dwa słowa o mojej firmie. W tej chwili WPMDF ma repozytorium 136 pluginów i około 35 motywów. No to jest dosyć dużo i my na forum supportowym musimy udzielać wsparcia dla wszystkich tych produktów. I teraz tak. Dwa zdania, trzy zdania o tym, czym się różni płatny support od darmowego i to będzie w takim kontekście, czego ja jako supportowiec nie mogę zrobić teraz na forum. No, nie mogę wysłać klientowi, który pyta się o coś oczywistego, co można znaleźć w Google. Nie mogę wysłać takiego brzydkiego, złośliwego linka do Let me Google that for you. Nic więcej. To oczywiście robiłam na forum darmowym. Tak. Jak przychodzi klient i mówi, że mu się coś zepsuło, ale nie mówi dokładnie co, ani na której podstronie, ani nie udziela żadnych innych informacji, to na forum darmowym byłoby tak, że zepsuła mi się szklana kula, a z fusów nie wróżę, to może powiesz nam coś więcej. No tutaj tego nie mogę zrobić, muszę tak. Jeśli mam dostęp do strony klienta, to muszę przebrnąć przez nią i spróbować znaleźć ten problem. Jeśli nie mam dostępu, muszę się dopytać, tak, a na której stronie dokładnie, a który element jest źle, co nie działa. Jeśli przychodzi klient i pyta się o coś takiego, co może sobie znaleźć w dokumentacji, no ja nie mogę po prostu wysłać linka do kodeksu. Ja muszę streścić mu to. Tak, muszę opowiedzieć, co on ma zrobić i ewentualnie mogę dodać bardzo dokładne informacje, może znaleźć w dokumentacji WordPressa, proszę o to link. Nie ma czegoś takiego u nas na forum, że to nie jest forum od tego. Tak, że to przychodzą ludzie i pytają się o WooCommerce'a albo o coś, albo o to, jak zrobić coś w CSS-ie i ja ich nie mogę odesłać gdzieś indziej, mimo że to udzielamy porad na temat WordPressa naszych pluginów wtyczek, muszę im odpowiedzieć. Klient zawsze musi być szczęśliwy. No, a jak na forum darmowym ja sobie wchodzę na listę tam nieodpowiedzianych pytań, tak patrzę, to jest nudne, to nieciekawe, to nie wiem, o, tu jest coś fajnego, to mogę odpowiedzieć, to tutaj tak nie mogę zrobić. Na płatnym suporcie każde pytanie musi dostać odpowiedź. No, temat wielokrotnie blokowany, zamykam wątek. To Amistad. Amistad, możesz podnieść rękę.
zgadzać się. To ty tak zawsze ładnie u siebie na forum robisz. No, tu ja nie mogę tego zrobić. Nawet jeśli klient zadaje pytanie, które było na naszym forum milion razy. Dlaczego nie działa mi ta wtyczka? Bo nie przeczytał w instrukcji obsługi, że by ta wtyczka działała, musi użyć innej. Ale oczywiście nikt tego nie robi i wszyscy zadają to samo pytanie. No to ja nie mogę powiedzieć, że no sorry, to już było, poszukaj sobie na forum, to muszę mu odpowiedzieć, no bo nie użyłeś tej wtyczki. Dobra, klienci. Napraw to już i teraz, bo to ważne. Tak, po angielsku to jest very important issue, fix it. Tak, ten klient krzyczy. Tak, wiadomo jak to wygląda w tekście, caps lock, dużo wykrzykników, krzyczy, jest agresywny, obraża supporterów, obraża firmę, obraża nasze produkty, po prostu jedzie po całości. Zazwyczaj wynika to z tego, że nie chcą się czytać dokumentacji i ma takie podejście do nas, że skoro on już to płacił, to my jesteśmy jego niewolnikami. I my już mamy zrobić wszystko. Najlepiej zrobić wszystko za niego, a jeśli on czegoś nie umie zrobić, to to jest nasz błąd i my musimy to naprawić. No i tacy klienci nie są fajni. Ja się na samym początku bardzo stresowałam i bardzo się takich klientów bałam, ale po 3 miesiącach mi przeszło. Klienta się po prostu ignoruje się wszystkie niemiłe rzeczy, które pisze i tylko mu się odpowiada merytorycznie, co on tam chce wiedzieć. Dobra. No oni nie piszą, że im Google nie działa. Oni przychodzą i zadają takie bardzo oczywiste pytania, że ja na przykład po prostu robię kopię i wklej tematu jego ticketu albo jakiegoś tam zdania z ich posta, wklejam w Google i zwracam ten pierwszy link, który mi tam wyskoczył, oczywiście z krótkim streszczeniem. No i to jest takie zadziwiające, dlaczego tym ludziom chce się na przykład czekać 2 godziny na odpowiedź od supportu, tak, zamiast po prostu wpisać te same słowa w Google i dostać tą samą odpowiedź. No dla mnie to jest niepojęte. No ale są tacy. Zadają takie pytania na przykład, jakie są inne wyszukiwarki oprócz Google'a? To pytanie jest prawdziwe. Mamy takiego klienta, który zadaje takie pytania, on wpada na forum i jest 5 pytań pod rząd. Takie jednolinikowce. I on dostaje takie jednolinikowe odpowiedzi i nigdy już nikt nie wraca. No. A po co mam coś wiedzieć o robieniu stron, żeby je sprzedawać? Wystarczy subskrypcja na forum supportowym. To nie jest jakiś taki super piekielny klient, nie jest jakoś szczególnie upierdliwy, ani męczący, tylko on dla mnie jest taki moralnie wątpliwy, bo on ma problem, ja wchodzę na tą jego stronę, żeby sprawdzić ten jego problem i ten problem czasami chyba taki banalny, typu jak wyśrodkować logo, jak zmienić margines, a czy znacie taką wtyczkę, która by mi zrobiła to i to? No i tam wpadam, patrzę. Profesjonalne wdrożenia stron na WordPressie. No i sobie myślę, co są profesjonalne wdrożenia stron na WordPressie, jak on przychodzi, zadaję takie pytania. Ale to czasami, to jeszcze nie jest najgorsze. Najgorsze dla mnie jest to, że oni przychodzą, zadają te pytania, ale nie oczekują odpowiedzi takiej, z której coś by wynieśli, że czegoś by się nauczyli. Oni oczekują od nas, że my zrobimy to za nich. Często jest tak, że zadają
że robią wdrożenie strony dla swojego klienta, od którego wezmą pieniążki, czegoś nie potrafią zrobić i przychodzą do nas i mówią, zróbcie to, naprawcie to, poprawcie to. No, ja bym się tak trochę wstydziła brać pieniądze za to. Dobra. Saportowiec to też człowiek. Ja jestem człowiekiem, ja mam emocje. Jak ktoś mi napisze, że jestem okropna i beznadziejna, bo tak się zdarzyło, i że powinnam pójść na kurs gramatyki języka angielskiego, to mnie boli. Więc jak idziecie na forum supportowe, to pamiętajcie o tym, że no, jestem człowiekiem, mam uczucia, tak? Nie jestem waszym niewolnikiem, nie kupiliście mnie. Mam też prawo się pomylić, co się czasem zdarza, tak? Bo jestem tylko człowiekiem. Nasze forum jest o tyle fajne, że jeśli zdarza się u nas klient, który jest taki właśnie jak ten i zaczyna trochę przesadzać z tymi swoimi zachowaniami, to nasz szef, pamiętając o tym, że jego ludzie to ludzie, żywe istoty z krwi i kości, mające uczucia, to nasz szef dba o nas. Jak ktoś jest taki bardzo upierdliwy, to dostaje bana na naszym forum. A ostatnio się nam zdarzył taki przypadek. Klient powiedział nam parę bardzo brzydkich rzeczy. Zwyzywał nas. Powiedział, że wszyscy pójdziemy do piekła. A pisał posty w taki sposób, że ciężko było go zrozumieć nawet dla native speakerów. I wielokrotne tłumaczenie, żeby tego nie robił, żeby się wyrażał bardziej jasno, klarownie, nie obrażał nas, nie pisał miliona linijek z wykrzyknikami i caps lockiem. No i to nie podziałało i pan po prostu zakończył karierę u nas na forum i już nie będzie miał supportu. Dobra. Dobra. Dwie dobre rady. Jak coś wam nie działa, tak, i idziecie na forum supportowe, to chociaż zróbcie przynajmniej takie dwie rzeczy, że wyłączcie wszystkie inne wtyczki, które wam nie działają, tak? Przełączcie się na domyślny motyw i dopiero przyjdźcie do nas, jak już faktycznie to nie będzie działać. Bo konflikty z pluginami, z dziwnymi motywami się zdarzają strasznie ciężko, a to po prostu oszczędza czas. Dobra. Możecie mnie znaleźć na premium.wpmdev.org/forums, tak? Tam jestem miła. To jest mój mail, to jestem ja na Twitterze, możecie mnie śledzić. Możecie też przyjść i zrobić sobie selfie ze mną i wrzucić na Twittera i otagować WPMDev. Musi być auto promocja. Dobra, dziękuję. Czy ktoś ma jakieś pytania? Jeżeli zadałbym pytanie na forum, czy istnieje Święty Mikołaj, odpowiedzielibyście? Tak. Wszystkie... Jaka byłaby odpowiedź? To zależy. Jako
obrońca użytkowników, jak zawsze, powiem, że jeżeli ktoś wam zgłasza na forum, że nie działa, wy odpowiadacie, tak jak powiedziałaś po raz tysięczny, że trzeba zainstalować wtyczkę, żeby z tej wtyczki skorzystać, to znaczy, że co jest? Błąd użyteczności. To znaczy, że gdzieś brakuje tej informacji, bo jeżeli coś się powtarza na supporcie, to znaczy, że to jest ten pierwszy motyw do usprawnienia, wchodząc w tryb obcego słownictwa for improvement. A pytanie? Wiesz co? Gdzie jest pytanie? To był komentarz. Miały być komentarze. A co, ja mogę odpowiedzieć na ten komentarz? Co ty na to? O, to będzie pytanie. A ja na to, że użytkownicy nie czytają. Po prostu, zwyczajnie. Bo ja dostałam pierwszy raz to pytanie i pierwsze co zrobiłam, poszukałam na forum. I specjalnie potem weszłam na stronę naszej wtyczki, na której są, jest cała instrukcja instalacji plus opis i tam jest po prostu wprost na pierwszej stronie napisane, że żeby ta wtyczka zadziałała, musisz jeszcze użyć tej wtyczki. To jest napisane, to trzeba tylko przeczytać. Jasne, tylko kto z nas czyta to, co jest na stronie napisane, albo w instrukcji. Takie rzeczy wielkimi, czerwonymi, z wykrzyknikiem w obrębie wtyczki. Ja myślę, że tą dyskusję możemy kontynuować. Potem porozmawiamy. Dziękuję. Czy jeszcze jest jakieś pytanie? Jedno, ostatnie. Jeszcze jest czas, słuchajcie, jeszcze 30 sekund. Jaka jest jakby ścieżka? Powiedzmy, przychodzę na forum. Tak. Posta. Potrzebuję odpowiedzi czystej, technicznej, kodowej od kogoś, kto, nie wiem, zna się na PHP. Okej, to jeśli potrzebujesz, tak, zadajesz pytanie, no bo first line, front line, czyli ja, niekoniecznie musi być devem, niekoniecznie musi być ten. Okej, to jeśli jestem w stanie ci pomóc, jeśli znam odpowiedź na twoje pytanie, no to po prostu udzielam ci odpowiedzi. Jeśli nie jestem, informuję cię o tym, że nie jestem deweloperem i dlatego teraz nazywa second line support, to są po prostu sami devi i oni po prostu wskoczą w ten wątek i odpowiedzą ci na twoje pytanie. Dokładnie. Ja mogę powiedzieć? Mogę dodać? Tak. Bo ja jestem trzecią linią w innej firmie i jest tak, jak Kasia właśnie powiedziała, pierwsza linia, potem są u nas są jeszcze średni i dopiero jeżeli jest to stricte techniczne, to po prostu jest trzecia linia. To jest normalna procedura. Bo wiadomo, że czas jakby programistów jest zbyt cenny, że czytali właśnie let me google that for you. Tak? Nie, ale nie zakładaj, że pierwsza osoba nie będzie znała odpowiedzi na twoje pytanie. Tak? Poczekaj. Okej, słuchajcie, dziękuję bardzo za pytania. Teraz będziemy mieli troszkę dłuższą.